Wielu sceptycznie nastawionych mieszkańców twierdzi, że Grudziądz skojarzony jest przede wszystkim z wysoką stopą bezrobocia, które ostatnio trochę zmalało. Nie maleją za to kolejki na pośredniaku. Owe bezrobocie składa się z dwóch podmiotów – pracodawcy i pracownika. Odwieczny konflikt. Ci pierwsi twierdzą, że o pracownika w Grudziądzu jest bardzo ciężko. Ci drudzy zresztą sami zobaczcie. W Grudziądzu ofert praktycznie no są takie, ale to raczej umowy śmieciowe są. Jeżeli przyjmują to na miesiąc i to nawet porządne firmy w rodzaju MOPR-u na Nagońca, starają się stażystów przyjmować najwyżej. Córki oddawałam, którą mam niepełnosprawną i nie może znaleźć pracy. Chodzi teraz na takie szkolenie i będzie miała tylko staż 5 miesięcy. Jak z pracą w Grudziądzu? Oj, idźcie już, naprawdę. Słabo? Bardzo. Dziękuję. Takie obrazki można by pokazywać przez dobre pół godziny, ale nie o to tutaj chodzi, żeby pokazywać niezadowolenie potencjalnych pracowników. Jeśli jesteśmy już przy niezadowoleniu, to taki stan emocjonalny występuje również u pracodawców. Według informacji zgromadzonych w Urzędzie Pracy jest około 500 wolnych miejsc pracy, gdzie dzisiaj pracodawcy nie mogą znaleźć osób chętnych do podjęcia pracy. Jak to zmienić? Być może ratunkiem będzie idea organizowania tego typu spotkań. O przepraszam, debat, na których poruszany będzie szereg problemów związanych z brakiem chętnych osób do pracy. Inicjatywa Rady Gospodarczej, którą powołałem, bo i do Rady Gospodarczej zgłaszają się pracodawcy, bo to się robi w tej chwili problem. W niektórych zakładach, które już funkcjonują w Grudziądzu, jest problem z dalszym rozwinięciem produkcji. Jednym z zarzutów potencjalnych pracowników jest płaca, często ta minimalna. Zresztą spoglądając na tą tablicę, ciężko wyższą niż 1680 zł brutto. Wszyscy musimy troszeczkę zmienić swoje podejście. Przede wszystkim pracodawcy, bo za najniższą krajową to już nikt nie przyjdzie do pracy. Mam na myśli te 1680 zł, czyli pracodawcy powinni nieco więcej płacić w takiej kwocie, żeby byli zainteresowani potencjalni pracownicy. Oczywiście fajnie by było, gdy pracownicy, potencjalni pracownicy zarabiali duże, osiągali duże wynagrodzenie, ale z drugiej strony wzrastają koszty pracy pracodawców, gdzie one są już olbrzymie. Olbrzymie, nie olbrzymie, ale są w naszym mieście firmy mniejsze lub większe, które na podwyżki finansowe dla swoich pracowników się ostatecznie zdecydowały. Warto zaryzykować, bo są tacy pracodawcy jak Wadajny, jak inni, którzy podnieśli to najniższą wynagrodzenie troszkę wyżej i chyba nie narzekają na to, muszą się inni przekonać. Na samej debacie poruszono również problemy związane z negatywnymi doświadczeniami pracodawców, jeśli mowa o pracownikach. Dzisiaj firma rekrutująca na przykład 30 osób podpisuje kontrakt na wykonanie jakiejś usługi, podejmuje zlecenia, po czym po pierwszych dwóch tygodniach większość osób jest na zwolnieniach lekarskich, choruje, przerywa różnego rodzaju doświadczenie, szkolenie czy też pracę. Przed nami zimowy okres, ubierzemy czapki, rękawiczki i szaliki. Zima to także bardzo niekorzystny czas dla danych statystycznych, które są wskaźnikiem dla stopy bezrobocia. W styczniu, w lutym, jeżeli te projekty Urzędu Pracy nie wchodziły w życie i w tych dwóch miesiącach było nieco większe. Na dzień dzisiejszy jest zapotrzebowanie wielu pracodawców na nowych pracowników i mam nadzieję, że ta chęć do pracy będzie większa. Jak tą chęć w ludziach wydobyć? Na to pytanie odpowiedź pewnie kiedyś się znajdzie. Dziś z kolei jeszcze na chwilę wracamy pod Urząd Pracy. Znużeni narzekaniem mieszkańców natrafiamy na pewnego miłego pana, który daje nam ciekawą receptę. Najlepiej osobiście iść, a nie bawić się w żadne wysyłki CV drogą internetową, bo to po prostu na tym się zaczyna i na tym kończy. Czyli najlepiej na żywo takie sprawy załatwiać. Na tym zakończmy.